Był to całkowicie zwyczajny dzień, kiedy Huber dodał nowy update. Nazywał się update od Radia Noob do Radia Pro. O nie. Huber, Moska, Kryptos, Kevin Fan, Ebi, Nasan, Morizeta, Mongo i Gabor. I teraz wytrzymał... Update Radio! Update Radio! Jej! No nie, ja trochę daleko mam to Q u mnie, bo ja jestem, kurde, mam klawiaturę pod prawą ręką jakby. O kurde! Zrąbane. Muszę sobie na strzałki. Co? Kurde, nic tu Bijamy na pewno. Nic ciekawego tu nie ma. Czekaj na mnie. Zbieraj się wokół mnie. Dobra, teraz możemy pod kół mówić. No i gitara. No i gitara. Bez konieczności włączania radia. Tak jest. Najlepiej. Dobra, jest dobrze. O nie, poczekaj, muszę ściszyć na OBS-ie. O nie. O nie, byłem za głośno. Najgorzej. Dobra, już. Ściszyłem się. Najgorzej, byłem za głośno. Okej. Okay. Dobra, szukaj tam karty. Lepszejszej karty nie ma, nie widzę przynajmniej. Tu jest. No, no i gitara, no. No i gitara, no. Możemy iść dalej. Możemy, jak najbardziej. Cyk. Najlepiej. O, dzień dobry! Mnie wystraszyliście! Dzień dobry! Ale mnie wystraszyliście. Dobra, poddaję się, zwiążcie mnie. Aha, po prostu, dobrze, do... dobrze. Ja cię kręcę. Dobra, wracamy. Jak ty w ogóle wyszedłeś z lighta, że tak się zapytam? Udało, wiesz co, przed ten mrugacz przeleciał przez tego, jak to się nazywa, przez gate'a, ja niczym ninja. Dobra, idziemy. Niczym ninja. Dobrze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, tam mrugacz, mrugacz, nie mrugacz. Kto by tam narzekał? Jedziemy. On rozszarpie na strzępy, mówię wam. To nie jest dobry pomysł. Zostańcie rozszarpani. No, no chyba ty. Idziemy. Mówi się chyba ty, tylko chyba u ciebie w domu, tak się mówi. Dobra. Ja ledwo do tej strefy udało mi się. Masz problem, wracamy do tej strefy twojej najgorszej. Ja cię kręcę. Niech się tutaj nie chowa. Za to. Zapłacicie za to. Chyba ty zapłacisz. Dobra, prosto, prosto. Nie, idzie przodem. Dobrze, dobrze, ale prosto. Nie! Nie, nie możesz iść tędy, masz iść tędy! O nie! Widzicie co? Szybko, szybko, szybko! Nie, ru, nie! A nie. Szybko, żyje! To lepiej. Otwieraj to szybko. Się, buddy. Szybko! Jestem związany, więc nie mogę nic zrobić. Bladi, wycisz się! Bladi, wycisz. Kurde, bo ciężko. Było ciężko. Ciszyłem się. Tak, jest. Ale to był naprawdę przez przypadek. No, no, no. Ja cię kręcę. O, ten nowy pistolet, ja go chcę. Macie szczęście, że nic nie mogę wziąć, bo jestem bezbronnym personelem klasy D. Co nie? To ja sobie ulepszę broń, żeby zabić cię na hita na wszelki wypadek w głowę. Co? Nie można zabijać na hita. Ej, ja jestem waszym przyjacielem, jestem waszym... Jestem no, 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 każdy tak mówi, a potem się kończy jak ja zawsze. Czerwonego kapturka to jestem waszym czerwonym kapturkiem, co nie? No, mówię. Ja ciebie w domu. Pytanie, co nie? Ej, zobaczcie to jest update głośnik. Słyszeliście o tym update'cie? O nie! To ten kolejny update, o którym nie wiemy. No, dokładnie. Ej, a ja będę miał teraz wiecznie związane ręce, czy kiedyś? Tak, będziesz wiecznie związany, nie martw się. Ale super. Ale super, też tak sądzę. Dobra, robimy akcję, otwieraj. No dobra. Ja nie mam karty, ja nie otwieram tego nawet. Uwaga, 3, 2, 1. O kurde. O Boże, ale ci trzeba siek. Chodź go, kurde. No skurde! Tak jak tak się ubuje. Co jest, czemu ten granat nie wybuchł? Czemu ta karta nie zadziałała? Czemu granat nie wybuchł? Ta wersja jest upośledzona. Czemu granat nie wybuchł? Rzuciłem mu granat pod nogi. Ta wersja jest upośledzona, on już był tam zamknięty. U mnie... Jaki jest ból, jaki bullshit. Jasny. Ale ja tam rzuciłem granat.
Czemu ten granat nie wybuchł? Zamknąłem, ja właśnie klikałem E na drzwi i się nie zamknęły, no upośledzone, no. Jak to się stało? Ten update jest upośledzony, no mówię ci. No upośledzone, kurde, no nie wierzę, no jak on się we mnie wpieprzył, no. Wleciał jak w masełko. Mogę trochę dalej stanąć. A tak, no tak minimalnie mogłeś trochę stanąć dalej. No tak, minimalnie. Minimalistycznie. No nie, ekwipunku nie mogę otworzyć. Czyli też jesteś upośledzony, no. Jestem upośledzony. No nie. No coś tu jest, ej. Nie strzelaj, nie strzelaj! Ej, sorry, mogę. No nie. Nie. Oj. Ogólnie to jestem upośledzony, nie mogę... Nie mogę otwierać ekwipunku. Jak to naprawić? Ale czekaj, Morizet. Nie też zabiję. Morizet! Nie! Najpierw. Morizet! Powiedz. Tu po ciebie. Morizet! Powiedz mi, jak przestać być upośledzonym! Powiedz mi, jak przestać być upośledzonym, bo nie mogę otwierać ekwipunku. Musisz się urodzić na nowo, ale nie wiem, czy to możliwe. Aha, ale ten, ale nie muszę wychodzić. Chyba musisz. O nie, o dzień dobry, jestem upośledzony. O co tu robi naukowiec? Zabić go! Tu, nie mam rączek, jestem upośledzony. Nie mam rączek. Nie no, zabijcie go. Kevin! O, pionę miał. Który z was chce tą broń, którą teraz trzymam w rękach? A ja nie mogę nawet, ja jestem upośledzony, więc problem, no. Nie mam rączek. Musimy zabić Huberta Moszkę. To Kevin, bierzesz to? Ja nie mam rączek. No to... A, jakaś darmowa broń, to wezmę przy okazji. Update, nie mam rączek. O nie, to pan Hubert Moszka, szkoda, że... Jaka szkoda, że nie mam rączek! Nie mam rączek. Spokojnie, jestem z wami. Uspokój się, panie Hubercie, ja jestem dobry. Ja nie wiem, czy ty chcesz mnie zabić, czy nie, bo ja się boję ciebie. Ja się boję, że ty chcesz mnie zabić. Huber, no niestety. Przeszkadzasz mi. Dobrze, ci tak. Współpracuję teraz z Hubertem Moszkiem. To się nazywa zdrada stanu. Dobra, to wyjdę i wejdę. Naprawdę, pomogłem ci, Hubercie Moszka. No pomogłem ci, bo ci drażę. Uczymy się ponownie, ponieważ nie miałem rączek. Dobra, będę miał rączki. Co się nazywa instant karma. Przynajmniej będę miał rączki. To ja jestem. To się bardzo liczy, AB. Tak, no kurde, no rozstrzelał mnie Bladi, kurde. Dobra, zwijamy się stąd. Tu jest taki place naprawdę niezły, a ty nagle... Spadamy z tego miejsca. Rączkę. W wielkim stylu, może iść z ofiarami, ale w wielkim stylu. Tutaj nie ma wyjścia. Nie narzekacie, że ktoś was zabija na początku rundy czy coś? Może i trochę ludzi zginęło przy tym ucieczce, ale... Jak to się mówi... A to nie był początek rundy, nie wiem, o co ci chodzi. Co było? Wielkie cele, wielka odpowiedzialność. No dobra, to ale kurde... Ale Hubert mówił, że jak gramy roleplay, to i tak to my nie chcemy, ale idziemy do B. Rebelia chaosu może zabijać wszystko, nie ważne co ten. Poza tym, przepraszam bardzo, ale stawałem... Hej, gdzie jest? Go nie zgubiłem się. Aby nic. No, ja broniłeś go, ale my się sprzeciwiliśmy, bo jakby my tu jesteśmy wyższością. No to ja poświęciłem się też. Co ty zrobiłeś w ogóle? Dobra, to cię zwijamy stąd. Kurczę, spadam z tym. Nie wytrzymam bez Among'a. Przynajmniej ja stąd spadam. Nie wytrzymam bez Among'a. No, ja tu biorę mu drzwi, otwieram, nie sobie po przyodrobienie szczęścia, żaden MTR nie zespi. Taka kurde hołota. Dwóch nas było, nie wiem, o co ci chodzi. No to drzwi. Tu się troszeczkę pozabijali i tu się uciekli. Było zabawnie. Tak. Najgorzej było tam w tym, zbrojowni chyba. No kurde, rzuciłem granat i nie wybuchł. Kurde, ale runda, po prostu piękna ucieczka z SCP. Ja cię... Koniec. No właśnie. Dupa koniec. Dupa uciekł. Kurde, no czemu mnie zabiłeś, Bladi, no? Wybacz, że cię zabiłem, ale mruczek mnie prosił, co nie? No, prosił cię, ciekawe jak. Mówi... A ja po prostu...
prosiłem. Ja nie miałem rączek, Amonga, po prostu, a no. Był naukowcem, byłem nie ma rączek, nie ma ciasteczek. No nie miałem rączek. Rękawiczki sobie załóż. Wielkie zwierzaczek, wielka odpowiedzialność. Dobra, restart. Go udało restart. Nam się to wygrać bez żadnego straty damage'a, więc spoko. I trzy klasy tak, uciekły, to dobre te klasy damage. Byłyby cztery, ale niestety zabili mnie Amonga, więc już poszedłem się zabić. Ale przecież Amonga był kurde... A, dobra, nieważne. Naukowcem, ale naukowcem. Był dobra. Go restart, to baba. A ja w ogóle tobie, Hubert, rzuciłem granat pod nogi, nie wiem jak on nie wybuchł. Nawet go nie zauważyłem w sumie. No, w zbrojowni, jak otworzyłeś drzwi, otworzyliśmy drzwi, to rzuciłem granat i on w ogóle nie wybuchł. No bo Hubert go nogą przydusił, nie wypał. Dlatego. No nie wypał jakiś. Nie wybuchł. Wziął go do ten, właśnie nogą. Dobra, restart. Czekam na komentarze, faworyzacja dla niego. Na turdyś. Ja! Ile jest nas w grze? 8 czy 9? Czy 9? 10 nawet chyba. No 10. 10, no to elegancko. Ciekawe, czy sanitariusz wróci na swoje zapowiedzi. Jak się obudzi. Które samym zapowiedział. Właśnie Hubert, to co na za mną kamerkę wskakiwałem 079, nie? To ja w końcu wskoczyłem i zabił mnie anti cheat za latanie. No właśnie ty mówisz, że to jest najbardziej niewdzięczna gra. Ale, właściwie bez sensu, czemu ten anti cheat jest na sufit? Anti cheat na sufit. Halo? Ema. Też lubię. Szafki sprawdzone jak coś. Wchodzę do heavy. Wchodzę tak do heavy szybko. No bo mam miałem blisko, no to wchodzę. A poczekać na was? Poczekać na was? No musicie przez szafki przejść. My się zgubili. Musicie znaleźć taki zakręt fajny. O, jesteście. Dobra, też możemy mówić pod Q. Yes. Najlepiej. To mi się podoba. Więc wchodzimy. Wcale tutaj nie będzie zaraz 049, który wjedzie nam w twarz. Nie. No nie. W ogóle. Nie, pieska nie ma na przykład. Pieska nie. Tutaj nie ma, na górze jest karta. Na nie mam miejsca. Aha, moje. Stanął mi. A, sam jesteś ślepy za łek, to moje. Chodź, dam ci kartę kadeta. Masz. Dam ci kadeta, tu masz. Chciałby się. Taki głupi jeszcze nie jestem. O, dzień dobry. Macie problem, że tak to ujmę, ja przeszedłem. O, cześć. Czyli tam został nasok, klasa D i ten. Znaczy jest 049, więc ogólnie mamy problem. Jest raczej w lajcie. Nasan, żyjesz? Pod V mów. Chyba nie żyje. Też mi się tak wydaje. Też tak sądzę. O nie, ktoś tu idzie. Hejka, jestem Kabur. Hejka. Czekajmy, bo tu idzie plagu. XD. O, to dobrze, brawo! A masz kartę? A nie, w sumie ja mam kartę, chodź. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Zabiłem wszystkich D, co w ogóle było najśmieszniejsze. A czy jeden był jeszcze? Słuchaj, Bladiego goni plaga i Huberta też goni plagę i ja im zamykam drzwi przed oczyma. O nie! Dobrze. A ogólnie straciliśmy na sankę. O nie, Gabora wala! Noo!
Gabora wywalił! Nie, Gabor! I gusta. Pożarli go, świat go pożarł. Gra go pożarła. O! Oho! Uważaj! Ładuj mu w łeb. Ucieka, dobra, nie ma co ten. Nie raszujmy. Dostał trochę jeszcze. Musimy wejść jakoś do lajta. Szybko! Musimy do lighta, bo ulepszyć rzeczy i wysadzić. Uważaj, czekaj, czekaj, niech przyjadą, niech przyjadą. Bo ktoś tam jedzie. Dobra. To mógł być bait. Mógł być bait. Dobra, nie ma baita. Znaczy wchodzili, ktoś tu wchodził. Może plagę minęliśmy. Marzę. Gdzie tam jest? Tam jest. Idzie, czekaj, tędy, tędy. Idzie. Tędy. Tędy. O nie! Gdzie jesteś? O nie, ślepy zaułek. O nie, jestem ślepy zaułku! O nie! Oj, ej, mi coś nie wyszło. Rip, no, rip. Gabor, to było przykre. Ale dzisiaj główka częściej. Już nie. Ej, ten plaga, dawaj do etransa. No nie, nie udało się. Plaga, dawaj do etransa. Został ten, ochroniarz i klasa D. Wiadomo, gdzie są? Nie widziałem. Widziałem tylko Amonga, który jest w heavy. Chyba przy 939 był. Dobra, no to dawaj do transa, Kevin, i łapiemy Amonga, jak będzie wychodził. Go. No. Nie będzie wychodził, bo nie ma z czym wychodzić. Dobra, tłumacz tak to sobie. Prędzej czy później musi wyjść. Panie Plugs. Lecę do góry. No to go szybciej. O! No. Morizet był w tym. Widzę go. Hedzie. Jest prosto. Dobra, widzę go, no. Jest tu u mnie sypiasz, czy to kto to jest? Gdzie go? Dobrze, no nice. Dobra, no i koniec. Easy. No, wykierowane. Ta gierka była fajna. No, wykierowane, że tak powiem. No, ten update głośniki jednak dużo zrobił. Mordidet, generalnie na przyszłość tak teraz myślimy, że może faktycznie czegoś takiego nie robimy w tych roleplayach, nie? Że jeżeli faktycznie gard ci nie zabija i ten, to go nie rozbrajaj, nie? W sensie takich sytuacjach, gdzie on do ciebie mierzy. Znaczy, rozumiem, jeżeli gard do ciebie mierzy, to go nie rozbrajaj. Wiesz, o co chodzi, nie? Okay? Dobra. Bo normalnie nie być możliwe. Chciałem tu zagrać jakoś tak o sneaky, wiesz. No, ale to jakby się odwrócił, to wtedy byś go mógł skuć. Dobra, restart. Lecimy dalej. Najlepiej. Nie wiem, czy dalej nie jestem za głośno. Zobaczę po tym odcinku, trochę sobie ściszę tego jeszcze mikrofon. Może być jeszcze za głośno w sumie, jak tak sobie teraz myślę. Więc ten odcinek może jeszcze być trochę głośny. Tak, nie będę, spoko. Ale no, więc pamiętajcie, no, że może być głośno jeszcze. Jeżeli ktoś do was mierzy, to go nie rozbrajacie, to go nie wyciągacie broni, nie strzelacie do niego, nic w stylu, nie? To tak. Jest takie standardowe. No, right. To była taka, ale musicie przyznać chociaż, że to było ładne. To było ładne. Taka, no. Ale musicie przyznać, nie wiem, nie widziałem. Jak większość graczy nie umie takich rzeczy robić, więc Morizet nie popisuje się. Morizet, ty to on by ci już dawno zabił. A ty na Sana rozbroiłeś? Najgorzej, właśnie na Sana się nie odzywał. Halo, guard trzeci raz pod rząd, idziemy. AB, nie wdzięczy się na tym, jak to się nazywa, na mikrofalówce. No daleko jesteś po prostu, no, ja też tak krzyczę ciebie. Mikrofalówce. No, rozmawia jak człowiek przez głos, tylko ważne informacje, tak jak na przykład persony, glasy, dupy, ukluczy. No, bardzo. Najważniejsze informacje. Generalnie witamy w Radiu Pro. O nie! Nie! Morizet! Jest diasturem, uciekaj! Co się stało? Uciekaj, o nie! Nie jest dobrze! Dobra, Alek, pod kumów!
Pod kółów. Dobra, sytuacja. To nie mamy żadnych szans. Musimy się poddać. Jest przegwizdanie. Musimy się poddać. Zamykaj drzwi, AP. Na pewno to działa. Dobra, teraz cicho. Dałem mu flesza, chyba się tu zamie teraz. Krzyż, chyba odpuścił. A teraz po cicho iść. Odbierz sobie public beta. Aha, dobra. Ej, w tle są takie dziwne pierdki. To są pierdki od gry, czy to po prostu słuchawki mi się robią? Raczej słuchawki. Mhm. Znaczy możliwe od radia, ale teraz nie mówiliśmy przez radio. Nie. Ja nic nie słyszę w każdym razie. No ja też. Dobra, odpuścił. Generalnie pamiętajcie, że kiedy chodzicie na łoku bez shifta, to wtedy też jest dosyć cicho. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Gabor. I give up. Dobra, Gabor, zabieramy cię do celi. Więc lepiej pasuj po mat, banatki. To jest Gabor. Dobra, masz Amongo jakąś kartę potrzebną? Jeden z najgroźniejszych przestępców przetrzymywanych w tej placówce. No cóż. Podobno 3 podpalenia i 2 gwałty. O nie. Boże, sikanie w miejscu publicznym. Pod drzewem. Gdzie to masz drzewo? Jak to gdzie? Ty chyba drzew nie widziałeś nigdy na oczy. No. Ej, czyli mówisz co? Dendrofil? Dobrze usłyszałem? Dobra, tak. No, zabieramy cię, Gabor. Dobrze, już. To już przesada. To jest groźny dendrofil złapany na gorączkującym uczynku. Skazany na wieczne. To już przesada. Koniec, zamykamy go. No, Gabor, niestety po tobie się tego nie spodziewałem. Gabor, zamykamy go. Zamykamy go. Cześć, weźcie amunicję. Jeszcze tylko amunicję weźmiemy. Tak. Weźcie amunicję. To się może kiedyś przydać. Ja daję flaszkę. Dajcie mu flesza łaski. Dobra, żegnaj. No, gitara się ma. Dobra, teraz musimy zająć się resztą. Idziemy. Powodzenia. Tam nic nie ma. Nie ma problemu. Nigdy do ciebie nie wrócimy. U ciebie w domu nic nie ma. Ale nie mam karty. Ale naukowca. No to chodźcie. Dobra, to go to wypuścimy naukowca. Gorzej, jeśli CIA wejdą. Ja wezmę kartę. A, mogę kartę? Nie strzelać. No, ostrożnie, proszę się nie... Proszę uważać, jak się... Proszę uważać przy strzelaniu. Tędy. Co tam, Gabcio? Dobra, zostaw go, on sobie poradzi. Odeskortujmy naukowca. Dobra, proszę o eskortę. Może go zniszczymy odkurzaczem. Co to jest odkurzacz? No to nie jest odkurzacz. Odkurzacz to jest takie coś, co na przykład chodzisz i sprzątasz kurwa. Ej, ale to jest wyjście. No idziemy odeskortować Amonga. Ale Amonga, przecież Amonga sobie poradzi, dajcie mu kartę i sobie ta. Poradzi. A jak CIA ale ja potrzebuję... A, chodźcie. No dobrze. Nie ma co, przed CIA-ami to nie ma tam. Nie ma zmiłuj. Zresztą ten ochronia ma najważniejszy, jeden z najważniejszych punktów to jest znęcanie się nad personelem klasy D, a nie ratowanie naukowców. Co? Dobra, już sobie poradzi. Już sobie poradzi. Dobra. My wychodzimy do placówki. Cieknie, no gate B to i tak jest taki bezpieczny. No. Dobra, wynosimy się stąd po prostu. Tutaj obok jest zaraz gate A, więc trochę nie wesoło. Najważniejsze zadanie ochrony jest znęcanie się nad personelem klasy D. Zawsze tak było. Tak no i już jednego mamy, znęcamy się nad jednym. No i słusznie, teraz tam spędzi no i słusznie. Swoje zachowanie. No. No. Teraz już będzie wiedział, że nie ma co zadzielać z ochroniarzami. Mógł się nigdy nie wychodzić ze swojej klatki, wtedy byłoby spoko.
Ale wyszedł. Wtedy byłoby dobrze. Nie byłoby problemu. Boję się, że coś nam zaraz w plecy wjedzie. To my w sumie dalej nie wiemy, jaki jest SCP. A nie, 99 jest. Dobra, okej, dobra, nieważne. O, komputerek. Możemy go rozstrzelać, jak jest za dawnych lat. Co? Od dawnych lat. Wolałem nie przechodzić, bo byście mnie zablokowali i bym zginął. No, na taki był właśnie plan. O nie! Ty, uciekajcie! Poddajemy się! Dobra, czekajcie, ja zamknę. Dobra, zamykaj. Dobra, zwijamy się stąd, szybko, za mną! Znam skróty. Dobra. Spoko, działa to radio. A Mongo, żyjesz? A teraz... Amongo, halo! Nie wiem dlaczego, ale obawiam się CI-ów. Gdzie teraz? W lewo. Prosto. Jak prosto? Chcemy do lighta? To jest... nie wrócimy raczej. To jest Mori Z, więc za nic nie liczył, ale może uda nam się go tam zamknąć. Wątpię. Wy stójcie tutaj gdzieś. On na tu zewnątrz, jedzie. Ja tu wezmę broń i ogarnę jedną rzecz. No. To po cichu, stoimy po cichu. Znaczy na co? Nic nie mówmy. Czeka na górze. Ej, AB. Boisz się? Nie. A ty granata? Boisz się. Granata? Lamusie. Nie. Wezwałem windę. Przebiegnijcie jakoś, albo coś, nie zamkniecie go tam. Szybko! Został ci ostatni. Ej, Blady tego nawet nie zamknie. Amongo! Blady już nie żyje. Kevin, zdradziłeś stan, jak się z tym czujesz? Coś może mu odwołam windę, nie? A kto powiedział, że ja was chcę zabić? Może ja wam chcę tylko poobrażać. No widzisz kość? No. No, jak mnie zostawić, co nie? Jak mnie zostawić na pastwę losu? Mori Z, bierz ich. Szybko. Co to ma znaczyć? Żyjesz tam, Amongo? Amongo! Containment zone overall decontamination in T-minus 1 minute. Tak,
zjadzić dzisiaj. Jak się zjem nagle w połowie, to znaczy, że zgodnie mam, okej? Okay? Ale nie, ja już tak nie zjadłeś w połowie, mam mało życia teraz. NIEEEEE! Wiedziałem! No nie! No, uśmiechnąłem się. co przypał, wszedł do windy. Akurat wszedłem do windy, tak się zastanawiałem 5 minut, weź nie wejść. Akurat zawołali. Tak! Akurat kiedy wszedłem, musieli zawołać, no nie! Skręcę, co za przypał, co nie? No trudno, zdarza się, jak to się mówi. Ale ten, pokazałeś się. Musimy kogo, no nie. Gdzie jest Gabor, chodź. Bo zamknęliśmy go dawno. Czemu on znowu się sojuszuje ze SCP, no nie? No, to otworzę ci go, a ty go rozszarpisz. Tylko gdzie on jest? Gdzie on jest tylko? Bo nie pamiętam, jak się tam szło. Poczekaj, to nie wiem, czy to tutaj? Nie pamiętam, może tutaj. O, jest, dobra. Nie wiesz, że ktoś go wypuścił! O nie! To miało być miejsce dla ciebie! O nie. Nie, dobrze. Dobra. Szybko do tego, do entrance'a. Czy ciebie przypadkiem nie wywaliło, Gabor? Tak, wywaliło do mnie i czekaj. Wiesz co, Gabor, ogólnie... Wjeżdżam z Amongiem windą i ogólnie mi tam auta wywala, wiesz? Takie tam... A, to mi też. Takie tam. A ja czekałem na ciebie. Było bardzo zginę. Ja widziałem, jak na mnie czekałeś. Nie wywaliło. No. Dobrze, że to sami. Zabijamy Moriego. Dobrze. Bladiego też, bo zdradził. O, zabijamy. O nie, zabijamy. Bladiego też, bo zdradził stan. Wydaję rozkazy. Ale w Polsce mamy województwa, nie stany. No ale to zdradził województwa. To jest dobre. To zdradził województwa. Zdrada województwa. Zdradził województwo. Zdrada województwa. Zdraja województwa krwi wymaga. Co ty, blady, sobie wyobrażasz w ogóle, że co, że teraz będziesz tak sobie siedział i nic ci się nie stanie? Cicho, Abe, nie... Zginiesz, zdrada województwa to się nazywa. Bo tak. Cicho, nie zabijem, jestem zakładnikiem tutaj. Sam jesteś zakładnikiem, zabijcie go! Ej, przepraszam, Abe, nie pamiętasz poprzedniego wcielenia, jesteś testowym... No i co z tego, ale zdradziłeś stan, to wiemy wszyscy. Sami zdradziliście stan. To się nazywa tak, po prostu widzicie jako nowa jednostka i nie wiecie, co tu się działo. Jak to nie wiemy? Wiemy! Dostaliśmy informacje. Nie macie pojęcia. Da, nie mamy pojęcia, ty nie masz pojęcia. Naprawdę nie macie pojęcia, co się wydarzyło wcześniej. Wcześniej, powiem wam... Widziałem w kamerkach. No, niestety SCP-99 rozszarpał jednego komendanta ochroniarza i biegło i... próbowałem ich ratować. Widziałem wszystko na kamerkach. Nie było żadnych kamerek, w windzie nie mam kamerek. Ale nie w windzie, było no. Na Warheadzie były i tak było wszystko słyszałem. Dokładnie. I widziałeś, że rozszarpani przez groźnego SCP. No, dobra, no, wchodzimy. Ja uszedłem z życiem, ale ledwo. No. O nie! Nie strzelajcie, nie strzelajcie! Strzelaj. Dobrze. No nie, XD. Dobra, jak tak bardzo prosisz, to mogę się... No, nie ma problemu. I skończyło się, ale była to bardzo śmieszna runda. No. To był śmieszny jak... Ej, mi wchodzi do... Ej, ale ja tak pół... Ej, pół godziny... Ej, ja pół godziny stałem, kurde, i się zastanawiałem, czy wejść do tej windy, czy nie wejść. Bo się wchodzę i nagle dziuuuum zjeżdża. Ej, dobra. No widać, stoi, ja tak sobie myślę, kurde, tak wejdę do niej i tak wchodzę i tak zjeżdża winda, no i po prostu, no kurde. Akcentem. Tym akcentem kończymy, to była bardzo śmieszna runda, elo. Cześć.